Witamy serdecznie. Witam wszystkich. W komarowym towarzystwie z Jagodą będziemy rozmawiać o ziółkach. Dla nas to jest powtórka z rozrywki, bo wczoraj nieopatrznie coś tam zawaliłem i nie nagrało się, ale dzisiaj będzie mniej komarów i myślę, że równie merytorycznie. Mam nadzieję. Każdy z nas, przynajmniej każdy ten, kto przygotowuje coś w kuchni, gotuje, robi jakieś sałatki, zna taki denerwujący moment, kiedy już prawie wszystko jest gotowe, trzeba szybko, a nagle czegoś zabrakło, jakiejś odrobiny natki z pietruszki czy odrobiny szczypiorku. I dlatego ja wpadłam na taki pomysł, ale myślę, że nie tylko ja, to jest chyba znane, że warto zrobić grządkę ziołową, ale taką mini grządkę ziołową, tuż przy samym wejściu do domu. U mnie akurat tak się złożyło, że mąż przy wejściu do domu absolutnie ziół nie chciał, ale mam bardzo blisko domu, dosłownie 3 kroki. Tutaj zaraz jest dom. I to jest grządka skrzynkowa. Dlaczego? Dlatego, że tego typu grządkę można postawić gdzie się chce. Na tarasie, na słabej ziemi, gdzieś przy domu. Napełnić ją, no dla ziół nie potrzeba z bardzo, bardzo, bardzo dobrej ziemi. Dobra ziemia ogrodowa nie może też być jakaś jałowa zupełnie. Taka zwykła ziemia ogrodowa, która to wypełnia, można zabezpieczyć dno, jeśli jest taka konieczność przed, przepraszam, to nie taniec świętego Wita, to taniec komarówka. Można ją zabezpieczyć przed gryzoniami. Ja zabezpieczyłam tutaj taką agrowłókniną od dołu, ale to głównie po to, żeby mięta nie właziła, i tak włazi. Gdzieś tam zostały, bo miałam taki moment, że mięta mi opanowała praktycznie całą grządkę, wymieniłam wtedy ziemię, ale jednak użyłam części starej, znaczy mąż wrzucił, zanim ja się do tego dobrałam. I troszeczkę mięty mi wyrasta na nowo. Dlaczego skrzynka? Skrzynka może rozstać na każdej ziemi, w każdym miejscu. Wygląda bardzo estetycznie, dużo łatwiej utrzymać w niej porządek. A większość ziół, nie wszystkie, ale większość bardzo dobrze znosi taką suchszą troszkę ziemię i nawet takiej wymaga, więc no, to jest chyba najlepszy wybór, jaki może być. Ja nie mówię tutaj o grządce ziołowej w ogrodzie, która jest bardzo bogata i w rzadkie zioła. Ja mówię o takiej grządce pierwszej potrzeby. Właśnie takiej, gdzie można wyskoczyć, zebrać to, co w tej chwili nam jest potrzebne. I ja wam pokażę, jak wygląda ta moja. Ona nie jest idealna, jeśli idzie o zapełnienie, ale po prostu ja sadzę tutaj bardzo dużo między warzywami, więc to może tak wyglądać. O proszę, już mam tutaj. To jest moja grządka. A tu zaraz jest dom, także ja mam bardzo blisko. To są dwie deski, dwie bardzo grube deski dębowe. Z tyłu są 3, wyżej, tak troszkę ponad poziom ziemi. I są tutaj, widzicie, takie słupki. O, na tych słupkach ja układam folię albo agrowłókninę na wiosnę, jak chcę mieć wcześniejsze plony. Jak chcę coś z tej grządki mieć. No i zestaw u mnie jest taki bardzo nieortodoksyjny. To odzwierciedla tylko moje zamiłowania i to, czego mi brakuje. W tej chwili brakuje mi jeszcze tutaj pietruszki naciowej, bo nie przeżyła zimy, a jak ostatnio byłam na rynku, to jej nie było. Ale to taki zestaw początkowy. Jest mięta, o, ta, która tutaj sama włazi. I bardzo dobrze, ponieważ mój mąż bardzo miętę lubi. Napary z mięty i mięty dodawano do niektórych sałatek. Teraz jest szczypiorek. Pięknie kwitnie, ja go zrywałam od marca praktycznie. O, widzicie? Czmiel lata. Nie wiem, czy widać. Widać czmiel. Ja go zrywałam bez przerwy, a on ciągle odrasta i jak widzicie, zakwit już w tej chwili. Można powiedzieć, że jest rośliną zdobną i czmiele mi tutaj latają. To jest tymianek. Tymianek cytrynowy, bo nie wiem dlaczego nie utrzymuje się tutaj w tej skrzyni tymianek ten właściwy. Możliwe, że są, kilka razy sadziłam, ale się nie utrzymywał. Możliwe, że są mrozy nasze, mu nie odpowiadają, bo to jednak przybył z Europy Południowej.
Tu mam meliskę. Troszkę ją roztrącił, więc widzicie, takie liście są przebarwione na żółto. A tam szałwię kulinarną. O. I tu jeszcze są takie drobniutkie, bo niedawno posadzone majeranki. Ja bardzo lubię majeranek, bardzo dużo go stosuję. I mam już teraz takie doświadczenie, że żaden majeranek suszony, jaki kupię, nie ma tego smaku i tego aromatu, który ja bym chciała. On tak słabo pachnie, że ja się w ogóle zastanawiałam, co to jest. Ja już zaczynam wierzyć w teorię spiskową, że oni tam z tego majeranku po prostu wyciągają składniki, olejki eteryczne, a resztę suszą i pakują w torebki, bo naprawdę ze swojego wezmę 3 listki. O, chodzi mój towarzysz. Dzień dobry wam mówi. I tak. W każdym razie ja uwielbiam swój majeranek, który jest bardzo, bardzo, bardzo aromatyczny. 2-3 listki weźmiesz w palce, wrzucisz do potrawy. Już jest taki zapach, że trzeba uważać, żeby nie zdominował innych zapachów, innych smaków. Więc hoduję majeranek. Wschodzi mi tutaj też kolendra, która się rozsiewa sama z roku na rok. Kolendrę bardzo dobrze mieć u siebie. Może nie na grządce pierwszej potrzeby, jeśli ktoś tego nie robi, nie używa za często, ale w ogródku w ogóle warto mieć, dlatego że mimo że ona ma taki zapach, który może się wydawać dyskusyjny dla niektórych, to części zielone, liście, czyszczą organizm z metali ciężkich, czyli z ołowiu i innych takich. I bardzo dobrze jest dorzucać do zupy. Są takie zupy, na przykład arabska zupa czorba. Ja to bardzo lubię, to jest coś w rodzaju połączenia jarzynowej pomidorówki z malusieńkimi klopsikami wołowymi w środku, takimi mini-mini. I ona jest bardzo sycąca. Dodaje się do niej sok z cytryny i właśnie zieloną kolendrę. W tej zupie ona bardzo pasuje i bardzo przechodzi, ale można by spróbować też do zwykłej pomidorówki dawać. Jeśli ktoś chce popracować nad czyszczeniem organizmu, a ziarna kolendry, to wszyscy wiedzą, dodaje się do różnych marynat, do zaprawiania mięsa na grilla. Teraz to bardzo chodliwy temat w tej chwili, jak jest ciepło. Także ja mam tutaj kolendrę, bo nigdzie indziej nie chciała mi rosnąć, a tu rośnie jak szalona i się rozsiewa z roku na rok. I to taki skład mojej nieortodoksyjnej grządki ziołowej. Oczywiście każdy może to opracować sam pod siebie. Czyli co ja widzę, czego tu u mnie nie ma, co powinno być. Oczywiście szczypiorek. Były u mnie też cebule, takie, które mi zaczęły wyrastać, ale już wybrałam szczypior po prostu i wyrzuciłam te cebule, jak sadziłam sadzonki tutaj. Powinien być koperek. Powinny być jakieś do naparów, właśnie mięty, tylko nie sadźcie, bo wam wszystko zdominuje. Do tych podstawowych naparów jakiś, no ja bardzo dużo używam tymianku ze względu na mój kaszel, więc mam tu tymianek, mam szałwię, a co roku się zmieniają też te inne, bo ja kupowałam tutaj czasami bardzo wyszukane zioła. Nie wszystkie wiedziałam, żałuję, że w tym roku nie mam werbeny. Uwielbiam herbatkę z werbeny. To jest werbena lecznicza, oczywiście, nie myślę tutaj o werbenie ozdobnej. Jest werbena lecznicza i ona jest albo cytrynowa, albo pomarańczowa. I liście mają tak silny zapach, że to może wystarczyć i za kadzidło, i do aromatyzowania czegokolwiek się chce, deserów rozmaitych, i do picia wspaniałych herbatek. Po prostu, kiedy chciałam zamówić, to już nie było w tym sklepie, gdzie zwykle kupuję. Zobaczę, się rozejrzę teraz, ale to już dosyć późno. Przez całe lata uprawiałam tutaj też rozmaryn. I to było po prostu tak, że kupowałam wiosną, mniej więcej tak zaraz po tych zimnych ogrodnikach, czasami przed jeszcze, najtańszy rozmaryn w doniczce w jakimś dyskoncie. Tam często sprzedają takie zioła w doniczkach do zastosowania w domu.
I ten rozmaryn sadziłam tutaj, on przez całe lata pięknie, lato pięknie się rozrastał. No niestety na zimę ginął zwykle. A potem się dowiedziałam, że są rozmaryny, które zimotrwałe. U mnie tutaj to jest problematyczne, ale myślę, że tam u ciebie we Wrocławiu on by spokojnie w gruncie zimy przetrwał, ponieważ ja mam ten rozmaryn zimotrwały u siebie tutaj zaraz z tyłu, w tunelu. I już mam 4 lata i mam piękny, duży krzew. Właśnie teraz kwitnie, pokażę wam. Ale właśnie taki rozmaryn można posadzić u siebie na grządce. Piesek, przepuść mnie. Przepuść mnie. Jejku, jak on się plącze pod nogami. To moje ulubione ziółko magii, czyli lubczyk. Jego bym raczej nie sadziła. Tak po prostu na tej wniesionej grządce, tylko obok. Ponieważ on jest duży, wysoki, w tej chwili jest prawie, że mojego wzrostu. Czyli ma coś około 1,50 m, może 1,60 m nawet. I na takiej wysokości to raczej trudno. No, bo zająłby nam całą skrzynkę. Ja bym go posadziła obok tej skrzynki. Tam by korzystał z dobroci spływającej w niej. Ach, tutaj zaczęłam już sadzić pomału pomidorki. Grzesiek z Ałtaju, Dawson, Rusja, bycze rogi, opalka i tak dalej, i tak dalej. A tutaj mamy ten rozmaryn, który mi rośnie od 3 lat. I pięknie kwiatuszki ma w tej chwili. I bez żadnego przykrywania nic. Po prostu zamykam tunel na zimę i rozmarynek mi rośnie. Ale jeśli ktoś chce posadzić sobie, żeby mieć w kuchni pod ręką, to jak najbardziej na tej grządce można. Także każdy sobie robi zestaw z tego, co mu jest najbardziej potrzebne. Nie radziłabym sadzić na takiej grządce warzyw za dużo, bo tu to jest z założenia małe, to jest grządka pierwszej potrzeby, to jest założenia malutkie, drobniutkie, że tak powiem, i nie warto zajmować sobie miejsca tym, żeby sadzić jakąś sałatę czy coś takiego. Bo żeby sałatę mieć jakiś pożytek, to ja bym musiała całą skrzynię zasadzić sałatą. A szkoda troszkę. Marchewka też nie. Można podsiać troszeczkę buraczków na świeżą botwilkę. O ile wiosną nakrywamy to nasze. No piesku, dobrze, dobrze piesku. O ile wiosną nakrywamy tę naszą grządkę. Wtedy będziemy mieli wcześniej buraczki. Niż indziej, a że wyrywamy je jak są młodziutkie, to w porządku. Nie radzę robić dna betonowego czy jakiegoś takiego, chyba że jest doskonały odpływ. Ponieważ to trzeba dosyć często podlewać, a strasznie trudno jest dozować wody tak, żeby nie stała na dnie jakiegoś nieprzepuszczalnego pojemnika i żeby nie powodowała gnicia korzeni. Czyli jeśli mamy coś z całkowitym dnem, to dobrze jest zrobić odpływ. I to nie jeden nawet, żeby to odpływało. Czyli raczej, no, piesku. Piesku, no idź ode mnie. No, piesek przyszedł. I kochaj go. I wszystko, o, tu. I o mało mi telefonu nie strącił ogonem. Bo jak on wieje ogonem, to prawie, że huragan się robi. On macha ogonem. No, poszedł. On, ja czasami zastanawiam się, czy on nie rozumie ludzkiej mowy, wiesz? Bo jak nie muszę krzyczeć, nie muszę pokazywać, wystarczy, że coś powiem po cichutku, na przykład idziemy spać, czy coś takiego. On to robi, bo rozumie, nie? Dobra, kontynuujemy z naszymi ziołami. Taka grządka ma jeszcze inne znaczenie, że może nam bardzo dobrze odstraszać niektóre komary. Ja tutaj tego akurat nie widać, ale u nas komary są tak liczne i krwiożercze, że zioła są za delikatne, żeby z nimi coś zrobić. No i tyle chciałam powiedzieć. Ja mam dwa, trzy pytania.
Po pierwsze, Tylko szybciutko, bo mi bateria pada. Mam tylko 10% w tej chwili. dobrze, powiedz mi, czy z majerankiem bezpośrednio do gruntu, czy go troszeczkę podkiełkowujesz, czy jest jakaś opcja, żeby przyspieszyć? Słuchaj, ja po prostu kupuję sadzonki. A, kupuję sadzonki. Tak, ja nie mam tyle miejsca na okna, żeby podkiełkowywać wszystko w domu. Tym bardziej, że okna są zwykle zajęte przez rośliny doniczkowe, które mąż mój zapałem poduje. I ja sobie sadzę, po prostu kupuję i sadzę po zimnych ogrodnikach już takie wyrośnięte, porządne sadzoneczki. No dobrze, ja będę musiał spróbować coś z tym zrobić majerankiem, bo kupiłem sobie ziarenka i wsadziłem, a być może troszeczkę na kiełkownicy spróbuję podkiełkować, bo ogórki na Słuchaj, kiełkownicy teraz już za ładnie wyglądają. późno, po ptokach. Po ptokach? Daj temu spokój, on ci nie urośnie. Musisz już w tej chwili kupować takie co najmniej 10-metrowe sadzonki. 10-centymetrowe sadzonki. No, zobaczymy, no. Poradzę sobie, a może coś kupię rzeczywiście, jak będzie. Dobrze, no to w takim układzie może w tej chwili już ewentualnie do uzupełnienia swojego zielnego mini ogródka należy przystąpić. I cóż, trochę jeszcze czasu jest, żeby to urosło. No, na majeranach, jak powiedziałeś, jest za późno, ale zobaczymy. Ja gdzieś tam wrzuciłem To go parę znaczy, dni jest temu. za późno na sianie, ale nie za późno na kupowanie sadzonek, wysadzanie sadzonek. Tak, tak, tak. Majeranek się sieje gdzieś tak w styczniu, lutym, wiesz? Aha, aż tak. Tak, i tak jak pomidory, nawet wcześniej. Można jeszcze bazylię posadzić sobie. Bazylię już rzuciłem, także bazylia powinna urosnąć. No cóż, to jest jakaś tam kolejna Ale to lekcja. samo, ona już powinna mieć 10 centymetrów. I on się kiełkuje wtedy, kiedy pomidory. No widzisz, ale ja generalnie czasami lubię tak wrzucić i ona potrafi doścignąć dosyć mocno. To znaczy, bo tak, mam nadzieję, że ci doścignie, że nie pójdzie w kwiaty tak późno siana. A, co ma być, to będzie. No. Kwiaty bazylii też są dobre do jedzenia. Słuchaj, ty sobie możesz siać, kiedy chcesz. Może akurat wyjdzie bardzo dobrze, ale nie siej mi tutaj takich teorii, bo ludzie zaczną tak robić, a to w tej chwili jest za późno po prostu już na sianie niektórych rzeczy. Zgadza się, szefowo. Masz rację. Dobrze, to w takim układzie bardzo dziękuję Ci za pouczającą lekcję i informacje na temat ziółek w naszym ogrodzie i do widzenia, żeby się bateria nie wyłączyła całkowicie. Do widzenia wszystkim. Żegnamy tutaj z czmielami, komarami i pieskiem. Trzymajcie się, kochani.